W ostatnich latach nastąpił przełom w ochronie zdrowia związany ze stosowaniem nowoczesnych technologii, zwłaszcza w diagnostyce. Także w Polsce odnotowano znaczną poprawę w zakresie wyposażenia podmiotów leczniczych w wysokospecjalistyczną aparaturę. Większość skontrolowanych podmiotów leczniczych nie wykorzystywała jednak w pełni potencjału zakupionego sprzętu. Był to wynik m.in. ograniczonego zakresu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, słabej organizacji udzielania świadczeń niedoboru lekarzy, a także awaryjności urządzeń. Zdarzało się, że zakupy sprzętu medycznego były źle zaplanowane, a środki publiczne wydatkowane niegospodarnie.